Szanowni Państwo, do szczepień nie będziemy zachęcać. Szczepić się wszyscy musimy. To wielkie zwycięstwo medycyny, szczególnie w tak trudnym okresie. Wróćmy do normalnego świata i nie wymyślajmy głupot. Przypomina mi się opowiadanie Marka Sztombiajewskiego, w którym nauczycielka pyta dzieci o najgorsze słowo ze świata. Jedne mówią diabeł, inne mówią piekło, trzecie mówią zaraza. Za każdym razem nauczycielka odpowiada nie, że jest jeszcze jedno najgorsze słowo. Kiedy dzieci nie odpowiadają, sama mówi za późno. Pamiętajmy o tym, że teraz jest czas na to, żeby się szczepić i nie dopuśćmy do tego, żeby to najgorsze słowo za późno było słowem faktu.